ten wyjątkowy dzień po korytarzach Głogowskiego Szpitala niosły się dźwięki dzwonków i świątecznych utworów, a w ich rytmie do dzieciaków podążał Mikołaj i jego elfy. Po kilkuletniej przerwie wreszcie możemy zrobić Mikołaja, chociaż okazało się, że jednak maski są nam też potrzebne. Była przerwa spowodowana COVID-em, w tej chwili chcemy razem być z dziećmi, być z naszymi pacjentami, z odwiedzającymi, żebyśmy poczuli ducha świąt. Orszak Mikołaja odwiedził w środę oddział pediatryczny i kilka sal na chirurgii. Tam najmłodsi pacjenci otrzymywali pluszowe misie, a dorośli cukierki. To bardzo miłe jest, bo muszę powiedzieć, że wszyscy są uśmiechnięci. Dzieci to jest naturalne. No niektóre te najmniejsze to się bały barczystego Mikołaja. Natomiast również starsze osoby i chorzy, i odwiedzający no bardzo miło to przyjmują. Zresztą to jest naturalne. Zbliżają się święta, widok Mikołaja, śnieżynek powoduje uśmiech na twarzy. A możemy poczęstować cukierkiem, dzieci dostają misie. To jest wyjątkowo miłe święto. W trakcie szpitalnego orszaku Mikołajowi towarzyszyły elfy, w które wcielili się studenci pielęgniarstwa.